No, takie coś, na przykład jak ktoś się zakocha i na przykład jakaś dziewczyna się w nim zakocha, to i mogą się umówić na randkę, na przykład na kolację czy coś. Randka? Ja chyba nie wiem. Spotkanie tych, którzy siebie kochają. Kolacja z narzeczoną. Randka to jest, że chłopak zaprasza dziewczynę na przykład na jakąś kolację, tylko sam z nią. I Je się i rozmawia. randka to jest takie coś, że jakiś mężczyzna z jakąś dziewczyną chodzi, po prostu chodzi sobie gdzieś na spacer, gdzieś do kina, gdzieś po prostu gdzieś do kina. Policja ściga złodziei i właśnie jest taka fajna, no i Policja to jest takie coś, że jak złodziej kogoś zaatakuje, to policja od razu reaguje i trzeba zadzwonić po policję. żeby nikt nikogo nie okradał i żeby nic się złego nie stało. Tam jak ktoś nie ma nikogo, tylko po prostu jest sam, to może policjanci im pomogą albo straż miejska. Zgłoszę się do niej, na przykład zaginięcie na przykład swojego dziecka albo ukradnięcie samochodu na przykład. Że na przykład jak złodziej coś ukradnie, to dzwoni się na policję, żeby policja powstrzymała go. Jadą na jakieś miejsca zdarzenia. Mózg to taka rzecz w głowie, w środku głowy i bez mózgu byśmy nie żyli, bo byśmy nic nie wiedzieli, co robić, bo po prostu byśmy nic nie mogli robić, nic mówić, bo mózg to wszystko pracuje, wszystko, co jest w ciele. Odpowiada za dobre słowo. Mózg, żeby człowiek nie był głupi. Każdy człowiek ma mózg. Żeby nie było tak, że na przykład urodził się bez mózgu i nie wie, jak się ruszać w ogóle i co robić. Nic nie zapamiętuje. To jest kulka, która ciągle myśli. A jak wygląda? Na przykład jak człowiek zrobi jakiś bardzo duży błąd. On po to jest, żeby pracować, żeby myśleć, żeby odpowiadać, żeby wiedzieć, żeby zapamiętywać. Mózg to on pracuje i dzięki niemu możemy myśleć, rozmawiać i jeszcze i dzięki niemu też trochę żyjemy. To jest coś, co się zrobiło źle w życiu. Jak ktoś coś zrobi źle, to co się zrobiło źle i że tego już się więcej nie zrobi. Tak, o tym myślę. No to będzie tego żałował przez całe życie. Że jak ktoś coś zrobi źle, to zapamiętaj już, nie zrobi tego dalej źle. Życiowy błąd to jest takie coś, że coś po prostu się przegrywa.
na przykład jak człowiek zrobi jakiś bardzo duży błąd. Można ping-ponga przegrać, życiowy. Życiowy błąd to na przykład jak w życiu zrobisz jakąś tak głupia albo źle się zrobi i wtedy ten może być życiowy błąd czasami. W czepku urodzony? Nie wiem, ja wiem. Że ktoś ma chore ucho jak i nie można moczyć całej głowy, bo trzeba tylko założyć czepek i wtedy można się moczyć. Nosi czepek? Że dziecko się urodziło z czepką na przykład. Że ktoś się urodził tak jakby w jakimś innym miejscu. Może być takie coś, że można super dobrze umieć pływać. Nie wiem. Że ktoś urodził w czepku, nie w brzuchu.